Cześć! W dzisiejszej świątecznej kuchni Kotlet TV zapraszam Was na bardzo świąteczny, bardzo smaczny kisiel żurawinowy. Taki kisiel oczywiście możecie przygotować też z innych owoców, ale ja gorąco zachęcam Was do przygotowania właśnie z żurawiny. Ten kisiel przygotowywaliśmy w programie Dzień Dobry TVN, w którym niedawno byliśmy gośćmi i dzisiaj zachęcam Was gorąco do jego przygotowania. Jest naprawdę wyśmienity. Najpierw do rondelka wlewam wodę. Ja wlewam połowę tej wody, którą podałam Wam w składnikach i wrzucam do tego żurawinę. Zobaczcie, mam taką świeżą żurawinę, ona jest dość spora. Wrzucam ją do rondelka, zanim jeszcze woda się zagotuje. I teraz bardzo ważne. Tą żurawinę delikatnie każdy owoc rozgniatam widelcem lub po prostu chociażby przekłuwam. Inaczej jak żurawina się podgrzeje, po prostu może Wam strzelać i wybuchać i niepotrzebnie narobicie sobie bałaganu w kuchni. Dlatego każdy owoc żurawiny delikatnie przebijam widelcem. Tak po prostu zgniatam troszeczkę. Zamiast przebijać żurawiny, możecie też ją przed wrzuceniem do wody pokroić. Moim zdaniem pracy tyle samo. A kiedy zaczyna bulgotać, to dosypuję do tego cukier oraz troszeczkę cukru z wanilią dla takiego bardziej świątecznego aromatu. To wszystko mieszam i zostawiam do gotowania przynajmniej na 10 do 15 minut, aż żurawina wyraźnie zmięknie, zrobi się taka półprzezroczysta, taka ładnie szklista. Kiedy całość się zagotuje, to dolewam do tego wody, zmniejszam ogień i jeszcze odcedzam nadmiar ugotowanej żurawiny. Potem możecie ją dodać, jeżeli lubicie. Tę część wyjmuję i odkładam. Troszeczkę oczywiście zostawiam. Niewielką ilość mąki ziemniaczanej rozrabiam z wodą. I taką mieszankę dodaję do gotującej się masy żurawinowej i od razu natychmiast mieszam. Dzięki temu na pewno nie pojawią Wam się grudki. Teraz kisiel podgrzewam, aż zgęstnieje. O chwileczkę, wystarczy, że pojawią się takie pierwsze bąbelki, już wtedy będzie idealny, taki w sam raz, nie za gęsty, ale już też nie taki płynny. Polecam Wam troszeczkę sprawdzić, czy odpowiada Wam słodycz, czy warto jednak troszeczkę dosłodzić. Kilka owoców żurawiny przecinam na pół. One są takie śliczne w przekroju, więc będą fantastyczną dekoracją mojego dzisiejszego świątecznego kisielku. Gorący kisiel nalewam do pucharków lub do kubków. Z wierzchu dekoruję żurawiną, a także melisą lub świeżą miętą. I taki jeszcze gorący pucharek, on jest naprawdę gorący, ale postaram się Wam pokazać, taki gorący pucharek z kisielem podaję. Pycha, idealny na zimowe wieczory. Nie jest ani za słodki, ani zbyt kwaśny. Ma taką, jest taki delikatnie cierpki od tej żurawiny. No jest naprawdę pyszny. Polecam Wam. Bardzo Wam posmakuje. Zachęcam Was do przygotowania takiego właśnie świątecznego kisielu. Czekam na Wasze komentarze. Łapki do góry i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!